Dlaczego Jurek Dozga nagle zginął? Zadźgany. Dlaczego zginął? Gdzie to się mogło znać? Czy nie jesteś w stanie tego stwierdzić? Ze słuchu to gdzieś w okolicach Placu Szczepańskiego. Tam, gdzie był wydział. Gdzie nasze kadry były. Tam były pokoje przesłuchania. Tak, na dole tak. Czyli nasze wszystko bardzo blisko było. Kto był przy tym przyjęciu z pana chłopaków? Nie wydusi pan. A Laugo Węclewicz. Laugo fachowo. To były dwa uderzenia. Po brzuchu. Co po brzuchu? Nie. Ja myślałem, że bił go na szczękę. Za dużo powiedziałem. Właściwie to jest clue. To jest clue, no. A to znaczy, że ten bokser był naprawdę wynajęty? Nie powiem nie, no. Wynajęty to mógł być przez kolegę, przez TW, ta tajny współpracownik, co nie mógł on wynająć za... No Knap, bo znam to nazwisko. No. Za 100 dolarów, a wtedy to była potęga. No. Ale wie pan, co się stało z bokserem Węclewiczem? Nie śledziłem jego losu. Spadł na śmierć ze schodów. On właśnie wychodzą od tego tajnego współpracownika Knapika. Jego najczęściej spotykałem w ringu. Wspominał pan, że czym szkandował. No to jakiś tam miał, powiedzmy, walutą. Niech pan powie, co się z nim stało? Proszę pana. Tak jak przychodzą, jak mówią, proszę pana, powieści, że go zabił. Albo spadł, albo że go zarzucili. No ale kto, co, jak to nie wiem. A myśmy żadnej urazy do niego nie mieli, ale nie było o co. Jak mąż jeszcze postawił wódkę, bo on był bez grosza, więc lewicz. Kto by go popchnął, po co? Czy pani może powiedzieć, jak on wypadł, jak to znaczy, kto wypadł? A skąd ja wiem? No, że pani musiała oglądać to ciało. Ciało nie oglądałam, proszę pana, ja się wystraszyłam, a później się dopiero wszystko wyjaśniło. Później to znaczy kiedy? No, po tym wypadku, bo przyszli do mnie, po mnie przyszli, bo był u nas, tak? Które to było piętro? Trzecie. I wysokie piętro. To ani z korzyści, ani z niczego, co byśmy mieli go popychać. Po co? Ale prokurator, wie pani, mówił mi, że mu obiecał 100 dolarów. Nie, jakie 100 dolarów mu obiecał? Za co? Za co mu obiecał? Za to, że pobije pijaca. Że co? Jakiego pijaca? Takiego studenta. No, wie pan coś podobnego do czego to? Podobne. Czy masz nigdy nie był współpracownikiem, tajnym współpracownikiem? A nigdy w życiu, on był z daleka od tego. On w ogóle nie lubił tego, chcę pan powiedzieć. Nie lubił. A w którym roku mąż zmarł? Mąż w tym roku zmarł? Panu dokładnie. Czy pamięta pan studenta fizyki Stanisława Pietraszki? Według jego zeznań narysowano portret pamięciowy osoby, która wyprowadzała Stanisława Pejasa z akademika. Pana, no obowiązkiem elementarnym było naszym przesłuchać Pietraszka, prawda? W obecności mecenasa Roznanowicza. I tak się stało na pewno. Ale wie pan, dalsze losy tego chłopca, to nie może ani on odpowiadać, ani ja odpowiadać. Jeżeli dzisiaj my jesteśmy mądrzejsi o tym, jak tam któryś z wydziałów Służby Bezpieczeństwa działał, to nie można wykluczyć, że oni takiego niewygodnego świadka sprzątnęli. 30 lipca 1977 roku zostało nastąpiło zgłoszenie zaginięcia Stanisława Pietraszki, prowadziłem tą sprawę. O ile pamiętam, w tych zeznaniach składanych przez świadków, Stanisław Pietraszko około godziny 6 rano wyszedł nad brzeg, prawdopodobnie w celu umycia się, ponieważ szedł z ręcznikiem, z mydłem i od tego czasu nikt go nie widział. Zakupowało gdzieś mniej więcej
tym miejscu, między tą bojką jakieś 30 metrów od brzegu. Na głowie miał czepek, ale to nie był czepek oryginalny, tak zwany żółty czepek, tylko to był czepek taki kąpielowy, żółty, cały żółty i jakieś, wydaje się, kwiatki, czy coś takiego na tym czepku były. Unikaliśmy wszyscy kąpania się w tym miejscu zalewu Solińskiego, zwłaszcza, że dosłownie, ja wiem, no, z kilkaset metrów dalej były baseny siatkowe przy ośrodkach czasowych w Siarkopolu, gdzie można się było pójść wykąpać bezpiecznie. Punktem właśnie istotnym dla sprawy był ten czepek, ponieważ dobry pływak, żółty czepek i nagle nie ma żółtego czepka. Nabiedziłem się sporo w tej sprawie, żeby wyjaśnić tajemnicę tego żółtego czepka, co z tym czepkiem się stało. Ja na przykład nie widziałem u niego ani żadnego żółtego czepka, ani w ogóle nie widziałem, żeby pływał. Ta sprawa jest przykra o tyle, że niektórzy właśnie pomocnicy lekarzy, którzy dokonują sekcji, mają ten brzydki zwyczaj po sekcji, po prostu nie mają co zrobić z takimi rzeczami, po prostu zaszywając do wewnątrz to, co powstało, jakaś koszulka, spodenki. W tym przypadku również ten żółty czepek został zaszyty. O ile sobie przypominam, miał dojść nawet do ekshumacji, żeby ten fakt potwierdzić, no ale do ekshumacji nie doszło. No dla mnie to by była kolejna przykrość, ponieważ to jest nic przyjemnego uczestniczyć w ekshumacji zwłok. Nie wyjaśniono nam, jak wygląda sekcja zwłok i ponadto do dziś nie otrzymaliśmy dowodu osobistego wyników sekcji zwłok po dzisiejszy dzień. Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa umorzone zostało 30 czerwca 1993 roku z uwagi na to, iż brak było możliwości wykonywania dalszych czynności procesowych w tej sprawie. Decyzjami kolejnych ministrów spraw wewnętrznych nie zostały odtajnione dane identyfikacyjne tajnych współpracowników. Proszę mnie zostawić spokojnie. Prokurator jest do tego, a nie pan. Ale pan dużo wie o tej sprawie. Muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma pana kolegami i wszystkie nitki prowadzą do pana. Nikt nie udowodni. Nie jestem żadną ważną osobą, jestem pierwszym lepiej pierwszenikiem i koniec. Wiemy z Unii Udostępnienia Dokumentów, co mnie skandalem zupełnym. Ja organizowaliśmy w tej sprawie wśród przyjaciół w środowisku. To było strasznie trudno zorganizować, bo jedni chcieli podpisywać dlatego, że prawda, to woda na młyn tym brzydkim dekomunizatorom, a drudzy nie chcieli, że nie będą w tym towarzystwie tych, którzy właśnie nie są dekomunizatorami, więc jakiś taki obłęd wszystkich ogarnął. Ale pamiętam najbardziej uderzająca z mojej strony sprawę, jak jeden z człowiek, który kiedyś niby był jego przyjacielem, powiedział, że on nie podpisze tego, bo właściwie nie za bardzo rozumiem, powiedział, że żyjemy w państwie praworządnym, nie za bardzo rozumiem. W państwie praworządnym, znaczy tak mówię, MSW ustala normy działania. Czasem już widzę siebie, o kilka lat później, siedzącego w jakiejś kawiarence na rogu dwóch małych uliczek jednego z wielu miast na świecie, pijącego kawę i myślącego o sobie, o ludziach, z którymi jestem teraz, o tej obecnej rzeczywistości złożonej z przedwczesnego strachu nieudanych znajomości, fatalnych kontaktów erotycznych, sympatii, nadziei na przełamanie muru samotności, o śmierdzącej, źle przyrządzonej porcji flaków i o wielu innych rzeczach, które muszą zginąć po zwycięstwie, nad którym obecnie pracujemy. Widzę siebie z papierosem w ręku, pijącego kawę, zawieszonego w jakimkolwiek punkcie tego naszego świata, poddającego się snom o przeszłości. W jednym momencie spoglądam w przyszłość i przeszłość, które przestają być tym, co decyduje o ich nazwie. Stają się płynne, otwarte i realne.